chińskie tam biegnie, faktycznie. Dlatego dawno go nie widzieliśmy, on się rozstał strasznie. RTX 4060 Eagle wylądował w konfiguracji Optimus. Do tego w promocji dostaniesz niezły gratis. Szczegóły i link w opisie. Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Joszelka, Ren i sporo pulpecików, jak widzicie. Hello, mamy hello. Zlot puszystych ludzi. Tutaj mamy Joszelkę po lewej, tu mamy Rena, tu mamy pana Grzegorza. Czemu zabierzesz nas do puszystych? To oni są tego o, czy to był Plaga? Plaga to ty? O, nie. Nie? O, będzie patrz, drama. Albo nie, tam gdzieś chyba tam Hogaty, nie wiem. Oni biegają tak sami z siebie. Tego pomali, złokie, dobra, patrz, co my dzisiaj robimy? Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Tak, oprócz tego, że się znęcamy nad nimi. Oprócz tego, że się znęcamy i śmiejemy się, że to są nasi znajomi i przyjaciele i w ogóle, no to o, właśnie, ogólnie to dzisiaj Need for Speed z ulicy. O, tu Skie biegnie, patrz. Skie? Ej, Skie tam biegnie, chyba faktycznie! Dlatego dawno go nie widzieliśmy, on się rozstał strasznie. No, prawda, tak, bo nie prawda. Mogę nie, dobra, dobra, spokojnie, już, chodźcie, chodźcie. Gruby, ale jednak sprinter. Dobra. Gruby sprinter. Dobra, słuchajcie, Need for Speed z ulicy, więc zasady są bardzo proste, kradniemy auto z ulicy, tuningujemy je, później sprawdzamy, kto ładniej stuningował i oczywiście, kto będzie miał szybszą furę. No, dobra. Właśnie to było fajne, ale... To było fajne, ale... Ale, ale pewnie nie można go tuningować, no, więc ja też już biorę furę. Dobra, już sobie śmigam. No fajne, nie? Batman. Ej, nie, wiesz co, jest? Zostaw mojego dupa. Kurczę. Zostaw mojego dupa, jestem... stanął mi. Co ci się... co? No mojego dupa stanął tam. Ja go pożyczam. Wyrzucił go w krzaki. Ja, ja go nie wyrzucam, ja z nim jadę. Wyrzucił go w krzaki. Wziął go, wyrąbał po prostu. Moim zdaniem ładnie ci go zaparkowałem na tym chodniczku. Więc powinieneś dziękować. Czekaj. Ja to mogę tuningować. Ja właśnie nie, też nie wiem, czy to auto można tuningować, więc postanowiłem, że sprawdzę, bo... Nie mogę, mogę stuningować, ale zobaczę. Jest chyba wygląda, wygląda drogo, ale może będzie tanie. A bo w sumie czekaj, może mogę do agencji wjechać, bez sensu. Halo, weź tam ktoś, iść, idźcie stamtąd, bo stoicie w miejscu. Kto tam stoi w miejscu cały czas? Kto to tam jest? Ja nie stoję. Joszelka, wypadł, bo ja nie mogę do agencji wjechać, ja nie wiem. Ale co, dobra. Nie chcę pokazywać, bo nie chcę pokazywać. Tak, twoja. Twoja wina, twoja bardzo wielka wina. Tuningować, tu! Nie, nie mogę go schować, bo jest za drogi. Ogólnie teraz nagle zaczęły takie fajne fury jeździć. No Joszelka, ogólnie ci powiem ten samochód, który wzięłaś, bo wydaje mi się, że masz dokładnie ten sam samochód. Czyli o, chyba... I o, na S? Na B i S? Że ten auto nie da się tuningować. Na PNF? Dobra, Leicester, dawaj, Leicester, chodź tu. Mogę tuningować to auto, to ja zaczynam. Ja zaczynam. Jak 20 opcji tuningowych, to już jest coś. Dobra, ja jeszcze szukam, ja jeszcze muszę znaleźć kurę, bo no niestety... Ale nie za dużo, aż tyle. Niby 20, ale biednie. Kurczę. Dobra, w sumie ten już miałem, ale ten jest w wersji takiej bardziej kompetycjony, więc... Dobra, biorę. Jak... Na pieniądze, to na pieniądze. Ja muszę znaleźć coś fajnego, ciekawego. Ej, weźcie, czemu wszyscy stoicie tam pod tym? Ja nie stoję, auto to samo co zawsze. Słuchaj, ziom, żeby stuningować, on to muszę tuninguje. Się zatrzymać. Aha, on tuninguje, ja, dobra, to jadę, tak muszę zobaczyć, czy można... Ja mam w biegu tuningować to, ten ziomek będzie za mną biegł, ja będę jeździł po mieście. Dobra, jadę zobaczyć, czy mogę stuningować te auto. Wezmę sobie pełne pokrycie. Tego, to już jest auto, które robiliśmy kilkanaście razy. Co ty mówisz? Chyba ty. Chyba ty. A mogę tego spróbować? Dobra, tego chyba można, więc ja jeszcze sobie dam czas, żeby poszukać. Ale jeszcze chwilę. Ale ja już tu lecę, bo powiem wam tak, taka lecz, okazja, to ty lecisz w kulki. Chyba z tobą. Ale że nie, ten już tuningowałem. Nie? Dobrze. Dobra, ja jeszcze zerknę sobie, może mi coś nie tutaj fajnie. Wyjedzie ciekawego. Ale ja te auto chyba, tego. Nie jestem pewien, czy je tuningowałem. Wydaje mi się, że robiłem coś podobnego, o tam, robiłem takie jak to tutaj, te białe. Ej, może będę miał tak, chciałbym mieć tak. Ale takie to nie chyba. Chcę zobaczyć, jak... czy będzie coś więcej niż tylko lakierowanie. Nie, jak przydałoby na auto się. Z ulicy ma dosyć duży. Nie tylko? Nie, to różnie, lakierowanie, różnie no spadaj na drzewo, pana na czy ty już wyjeżdżasz teraz? Tak, wyjeżdżam. Czy... Dobra, no to jedź tam, bo nie chcę patrzeć, nie chcę widzieć, co ty byś mnie chciał, żebyś widziała, co ja mam. Jeśli banany byłyby proste, to miałoby inną nazwę.
Banany to banany. Dobra, sprawdźmy. Prawda. Okej. Okay. Ktoś by je wtedy inaczej pamiętajcie nazwał. Tylko, żeby zrobić ubezpieczenie tego auta. Ja już to zrobiłem. Jeśli któryś z widzów będzie chciał to auto, to stoi tutaj pod domem. Chyba jest Gites. Okej. Dobra, czekaj, gdzie to było teraz? Zapobieganie tutaj, nadajnik, pełne pokrycie, nie, pewnie, że ja tak. Nie, wszystkie te same auta widzę. Dobra, w takim bądź razie lecimy. Pancerzyk. Pancerzyk robimy, proszę bardzo. Hamulce robimy. Sterzaki. Hej. Próbuję, ale... Nie, tego auta chyba jeszcze nie robiłem, naprawdę, bo... Trzech razy sztuka. Jeżeli chodzi o ten element, który właśnie teraz widzę, jest wersja jakaś różowa automatycznie i tego jeszcze w życiu nie widziałem, naprawdę mam wrażenie. Więc chyba nówka sztuka, w ogóle jakąś furę wziąłem. Jak się nie będzie tego dało, to pójdziesz szukać gdzie indziej. Ale wątpię. Nie, niemożliwe, że nigdy nie tuningował tego auta. Ja kiedyś to zrobiłem. Nie. To był wtedy budżetowy odcinek. No bez jaj, naprawdę. Wydaje mi się, że tego auta nie robiłem. Wiedziałem, że nie będzie można. To dobrze, że nie robiłeś. Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy? To znaczy bardzo fajne. To znaczy Need for Speed, man. Sprzedajmy się. Sprzedajmy się to wyświetlenie się. Dobra. Ogólnie. Tutaj jeszcze. Tutaj. Dlaczego jest tak, że nie, może zmienię sobie. Gdzie jest Benny? Tabliczka. Benny, nie. Co? Jak to się Na by jest tak pewna? Kierowanie, nie? Chyba wezmę jednak ten spoiler. Bo karbonowa maska to karbonowy spoiler, ale wiecie co? Nie mam dachu, ale ciekawe, czy będę mógł założyć dach w ogóle ręcznie. Nie masz dachu? Nie ma problemu, no problem. Nie, zobaczyć. Dobra, czy jest ktoś tutaj na tym blisko, bo ja będę wyjeżdżał. Ja tu nie w środku jestem. Ja dopiero jadę sobie stąd. Dopiero sobie jadę stąd. Dobra, to jak pojedziesz, to mi powiedz, to ja sobie pojadę. Dobra, to wyjeżdżam. Okej, okay, czyli weźmy... W sumie... Podoba mi się. Spotkamy się na lotnisku, jak zawsze, prawda? Tak, oczywiście, jasne. No i to super, to mi się podoba. Ja zastanawiam się tylko jeszcze nad Helgami w sumie, jakby tutaj wziąć. Ale Helgę to ty zostaw w spokoju się. Jaką Helgę? No to co chcesz wymienić. Ale będzie się wygadani. Słuchaj, no to... Kurczę, no super. Tylko... A nie da się innych, nie da... Ale ogólnie podoba mi się to auto, nawet jako komuś... Ej, jak jedziesz? Prawie mi rozmawiam. Ej, no, kurczę, ale mam typowy Zepixowy normalnie samochodzik. Ej, czemu tak robisz? Co? Ja znam Sebastianów, którzy są fajni na przykład. Ale co, no? Przepraszam bardzo, to mówisz, że w sensie moje auto jest brzydkie? Nie, ty już teraz już oceniasz po nazwie? Ale ty nazywałeś się Sebixowym, a ja powiedziałem, że znam Sebastianów, którzy są całkiem spoko. No ja mówię, nie mówię Sebastian, tylko Sebix. A Sebix to jest co innego niż Sebastian. Niech będzie. Bo typowy Sebix jest innym Sebastianem. A przepraszam, ja jestem ten normalny. Ty nie jesteś Sebastian. Jestem The One Ren. No. Ja mam w dowodzie The One Ren. Ej, tu mogę bardzo fajne kolory porobić, słuchajcie, bo no nie, no słuchajcie, to będzie moje nowe ulubione auto prawdopodobnie, przypadek, że z ulicy, ale... dobra, ogólnie muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że już skończyłem, kolory mam zrobione, teoretycznie bym chciał zmienić tutaj jeden jeszcze element w postaci dachu, ale no niestety tutaj nie ma możliwości zmiany tego dachu, a tak to byłoby po prostu przecudownie, gdyby tu wrzucić taką inny kolor w tym miejscu. No ale niestety nie ma możliwości, może kiedyś dodadzą. A może w innym aucie? Tak, może w innym życiu. Dobra, ja wyjeżdżam. Dobra, ja się już czaję tutaj. I w takim razie cisnę na lotnisko. Na lotnisku się widzimy. Na lotnisku się ścigamy. Dobrze, ja sobie tylko lakier jeszcze zrobię. I zobaczymy, co kto wziął, bo ogólnie no jest ograniczona ilość samochodów, wiadomo. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że wzięliśmy bardzo podobny samochód. Jest! Mam dach składany. No to na pewno nie mamy dokładnie ten sam samochód. Fajnie, fajnie. To mi się podobało. To bardzo dobre auto jak... Aczkolwiek, ja jeszcze jedną rzecz zrobię. Ja jeszcze podjadę na chwilę do areny. I w arenie będę chciał zamontować... Co, światełka? A, bo chcesz takimi punktami stylu z nami wygrać. No na pewno, no, właśnie co, o to chodziło. Światełka wezmę, wrzucę takie jakieś kolorowe, fajne jeszcze do auta. Ja, słuchaj, ja tak. Ty już pewnie tak wrzuciłeś, więc no... Nie, bo ja tuningowałem tam, no, wiesz, w tym ogólnym. Tak, ja też w ogólnym robiłem. No ale nie jechałem. No.
Miałem tutaj potyczkę na lotnisku. Musiałem sobie wyjaśnić pewne nieścisłości. Po co miałeś? Ludźmi. Po co? Miałeś, co tam? Mówię co? Tak, jak mówię. Światła, wysłyszycie tam. Stawy neonowe. Ja po prostu nie słucham, po wiesz? A wiesz, że ja nie słucham. Dobra, modyfikacja. Wiesz, że przyznałaś się publicznie teraz? Co? Ja cię po prostu nie, ja udaję, że cię nie słucham. Dobra, bo ja tu do mechanika, cisza tam, no, proszę mi się tu nie kłócić, bo tutaj zaraz normalnie wysiądę i wyjaśnię wszystkich. Ale mnie tam jeszcze nie ma, także co ty chcesz mnie wyjaśnić, jak mnie tam nie ma jeszcze? Także ja tutaj za chwilę będę machał po prostu, o proszę bardzo, takie piękne, za symboliczne 53 400 dolarów światła, moi drodzy, za taką cenę. Teraz, dawaj. Turbo? Pięknie. Tu mam turbo. No dobra, to jadę do was. Niestety nie mogę się pozbyć tego, opuść arenę, że mam ślad. Po... Ślady po czym masz? Ślady to będziesz miał na koniec odcineczka. Zjedzonych, stary. Na koniec odcineczka będzie po prostu, wiesz, fajne ten pożegnanie na pewno, więc na pewno jakieś ślady zostaną. Nie dogonisz, ale myślę, że mnie nie dogonisz. Dobra, ja jakby co wyjechałem, zrobimy światełka, właśnie cisnę w tym momencie. Na lotnisko, więc gdzie jesteś schowany? Jesteś schowany gdzieś tam, żebym cię nie zobaczył? Tak, wjechałem sobie. Wjechałeś tam sobie, dobra, to ja od prawej strony wjadę. Taki korytarzyk mam fajny. Okej, to od prawej strony wjeżdżam na lotnisko, jakby co, i czekamy na Joszelkę. Trochę dużo pudełek i palet, jak w niektórych znanych nam sklepach. Normalnie czuję się, jakbym w Halloween wjeżdżał. Dobra, wszyscy jesteśmy na miejscu, więc ja już się odpalam, proszę bardzo, włączam światełeczka. Jedziemy w takim razie do hangaru i zaraz zobaczymy, kto co wziął, co kupił, co ukradł i co stuningował, jak to zrobił. Widzę, że już masz... Będzie wyścig. Okej, dobra, Joszelka wzięła coś innego. Ktoś przewidziała mi wszędzie. Czy ty nie masz tego samego, co ja, Paweł? Zaraz, chwila, mam. Masz to samo. Ej, no bez jaj. No bez jaja. Masz dokładnie to samo auto, znaczy w sensie... To ty masz dokładnie to samo auto, ale tak samo zrobiłeś prawie. Joszaka, przestań, jedź, ustaw się jakoś obok, a nie blokujesz. Co ja mam? W ogóle, słuchajcie, bardzo fajnie zrobiłem. Bo zobaczcie, jeżeli chodzi o dach, jest dużo czerwonego, ale można spuścić ten dach tu. Masz też samo mówiłem. Ale masz metalowy, czy materiałowy? Taki jak ty. Okej, czyli metalowy. I mówiłeś, że na pewno nie mamy tego samego, ale no się okazało, że ja nie wiedziałem, że mam spuszczany dach, tak przytrzymałem sobie H, no i patrzę, ej, spuścił mi się, nie? No i co, z tym dachem? No. Nie masz dachu, w takim razie. Okej, dobra, słuchajcie, w takim razie zobaczmy, co tutaj mamy za tuning. Czekajcie, sobie tylko zrobię zarządzanie pojazdami. Ale to wygląda, nie to. Ustawienia pojazdu. I teraz, czekaj, tutaj sobie muszę zrobić, tutaj gdzie to było. Dwie pojazdy podniesione. Gdzie to się włączało, ten silnik, bo nie widzę? Opcje sterowania pojazdem sobie. Silnik włączony. Ale dobra. Daleko się do tego doklikać w ogóle. No strasznie, gdzieś tam pozmieniali, dobra. Okej, światełka włączone, dobra, zobaczmy tak myślę, co my tu mamy. Czyli tak, mamy Pikachu razem z Renem, mamy dokładnie tą samą maskę, mamy dokładnie ten sam zderzak przedni z intercoolerem. Okay. Mamy dokładnie ten sam tył, jeżeli chodzi o zderzak tylni. Ten sam mamy, chyba tak, ten sam? Tak, spoiler, tak, ten ostatni? Nie, kolorystycznie tak, się różni. Tak, spoiler ostatni, bo miałem maskę karbonową, wziąłem, więc musiałem sobie wziąć coś. Oznaczenie Q, również serio? Mamy to samo. I serio, masz też Pikachu na tym? Też mam Pikachu. Dobra, jest to oryginalne. Czekaj, jedynie felgi mamy inne, bo mamy, ale bardzo podobne też na czarno. Co jest? Jestem bardziej oryginalna, także... Jedynie różnimy się kolorystycznie, że ty zrobiłeś w niebieski poszedłeś, ja ogólnie mam dużo już niebieskiego, jak widać, wszędzie u mnie, ale... Ja zrobiłem sobie trochę pod bluzkę, znaczy pod ten polar. Także ja zrobiłem tak bardziej na czerwono tym razem, no. No dobra, no to porównaliśmy od razu dwa auta, Joszelka ma coś innego, przynajmniej możemy zobaczyć. No to dajemy Joszelce drugie miejsce, a my mamy pierwsze egzekwo, dobrze. Dobra, no. Ma Sentinelki. A to ja kiedyś go miałam. Ale ładne. Dobra, ja też miałem tego Ruinera kiedyś. No dobra, no taki... Dlatego nie chciałam go brać. Taki klasyk bym powiedział, wziąłeś. Taki klasyk, taki. Ale tak ogólnie, Ren, powiedziałeś, że wziąłeś sobie ten kolor auta pod sweterek. To mi się tak kojarzy, jak kiedyś widziałam odkrywanie, jaka będzie płeć. Nie zamknęłaś drzwi, Joszelka, u mnie. Ktoś kupił samochód pod kolor. O. Tylko... Dobra. Tak. Słuchajcie, zapraszam na płytę. To bardzo kreatywne. Opatrzcie, już się dzień robi. No właśnie, idealnie. O wschodzie teraz słońca. Teraz zobaczymy, panie Pawle, czy w ogóle...
będzie różnica między naszymi autami. Właśnie, bo też silnik zrobić na maksa, w sensie silnik i tak dalej? Dokładnie tak, żeby być. Dobra. Josze, co ogólnie pewnie stanie, bo to jest masy. Tam ci stanie, znaczy co? Dobra. Przedtem, na starcie też jej tam coś stanęło. Coś mi stanęło. Dobra. Słuchaj, równiutko stanę. Aha, tutaj muszę równo stanąć, bo nie staną równo. Równiutko byśmy stanęli, a ty nie potrafisz. O. Ty nie potrafisz. Dobra, zręcznego, uwaga. 3, 4. Dobra, szoka wypruła. No u nas też myślę, że to kwestia ruszenia. Tak, to jest, u nas to jest kwestia ruszenia zdecydowanie, ale zobaczymy, może prędkość maksymalną będziemy mieli lepszą. Josella ma na masę duży nos, więc może więcej oddychać, nie? No dokładnie, no. Ej, no bez jaj. Josella, oszukałaś, miałeś wziąć dokładnie ten sam samochód, co my. Chyba na początku się tak nie cieszyła, że ma ten samochód, ale myślę, że teraz się teraz trochę cieszy. Cieszę. Teraz jest happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Dobra, to spróbujmy bezręcznego, bo jak i staje, to automatycznie jecie szybciej. Tak, to ją wygrywa. Dobra, uwaga bezręcznego. 3, 4. Oj, dwójkę wrzuciła i znowu odjechała. To już była trójka raczej. To już jedyneczka jeszcze była. To już była raczej trójeczka, bym powiedział. To już raczej była trójeczka, ale Team Pikachu oczywiście ma przewagę. Generalnie mamy tą przewagę, że na przykład auta Joszelki, patrz co on tam robi w ogóle, nie postawiłbym przed domem na przykład. Ja też nie. Tak bardziej obok śmietnika bym dał. Dobra, słuchajcie, chodźcie, pojedziemy sobie teraz tutaj w tym kierunku, tam pod hangary, bo tam jeszcze nigdy nie robiliśmy konkursu driftów, a ogólnie rzecz biorąc jest to miejscówka, w której, na przykład tutaj zobaczcie. Zwróćcie uwagę na mnie teraz, popatrzcie, tu jest teraz na przykład konkurs driftów, poczekaj pan. Co tu masz? Widzisz? Obok NPC-tów można sobie fajnie tutaj... Masz ruchomy słupek, rozumiem. Ruchome słupki. Fajnie by było jakby... Ale weź, bo mnie, wyciągnął mnie! To jest podwójny ruchomy słupek. Ja nie chciałem w ciebie przestań. Chyba musisz z nim się policzyć. Dobra, okulary mu spadły. O nie, chyba przegrałam ten ruchomy słupek. Wziął i zniknął, faktycznie. No. Znaczy przejechałeś i on zniknął. U mnie ale... on jeszcze wstawał. O, tu są. Było tam dwóch dopiero. O kurczę, czekaj, bo mi się potrącił. No chyba tak właśnie było. O rany, ten konkurs driftów to będzie porażka. Wioszaka zerzuci się na dachu i... Co jest, nagle upała w tym siódmym? No przestańcie, ja nie mogę... Dobra, on żyje, spoko, luz jest, wszystko w porządku, patrzcie. Oni jeszcze wstają? Oni przeskakują miejscem. Co? Oni mają mocne teleportation. Nie stój w miejscu, jak ja mam driftować, jak ty stoisz obok tego typa. Prawda. Weź jedź, że... Co tam robi ten typ tutaj? No tam się zaspili. No iść tu respią. To jest podejrzane. Ten parking jest opętany. Poczekaj, papa. Ogólnie, co chciałem powiedzieć wcześniej, bo to. Cały czas respią i No trzeba, one mają się ruszać tu. Żeby dodali GTA Online, wiesz, nowe auto do możliwości tuningu pod drift, no nie? O nie, słupek, a mnie biegnie. Tak, to przydałoby się. Dobra, jadę tam kawałek dalej, słuchajcie, tam. Bo tutaj jest ogólnie ten Titan i można fajnie pod Titanem na przykład sobie zrobić taki myk, piękny drifcior dookoła Titana. Dobra, ja myślę, że ten ręczny to będzie tutaj zaciągnięty, tak? Ale ogólnie to auto jakoś niby BMA, ale taka lipa trochę. Pozostawa wiele do życzenia. Stary, wiesz, w końcu z ulicy, no nie? Z ulicy, to niestety, Wyglądało nadal fajnie. Dobra, powiedzmy na przykład tędy pojechać tu. Tak, poczekaj, tam jest gdzieś tutaj jakiś typiarz, nie ma typiarza, ale tu można wjechać chyba tutaj, zobaczcie. Gdzieś tu wjechał? Pyk, proszę bardzo. Gdzieś tu drzwiczki rozwalił. Bo to jest konkurs driftów. O, patrz, tu jacyś są goście, oni będą nas oceniać pewnie, będą patrzyli, będą mówili, ej, patrz, jak Joszelka brzydko driftuje. Ty, parło! Co? I zaraz dam. No. Ona się dotknęła. No właśnie, to ma być za drift niby. To ma być drift? Teraz pokażę drift. Ach kurczę, jak było blisko. Takiego drifta ci pokażę. Dziękuję. Ale tu prawie ładnie przejechałem, słuchajcie. Dobra, czekajcie, chodźmy jeszcze może tutaj, bo tu jeszcze jest ten, jak to się nazywa, hangar. I tu są typiarze, patrz teraz. Ta pogoda to jest jakaś kijowa. Chyba trochę mgiełka się zrobiła. Mgiełka taka, żeby nas nie było widać. Twoje czerwone ślepia. Jest tak bokiem. Pięknie. I patrz, i teraz tutaj są w ogóle jakieś te. Co ci jest?
Jaszella wybucha! Tam jesteś, wybuchasz. Jaszella wybuchnęła! Dobra, słuchajcie, chodźcie, teraz robimy jeszcze konkurs wyścigów. Także chodźcie na ten, na... bierzecie auta i lecimy... Ja wiem, auto. Lecimy, słuchajcie, na tego. Moje auto. Na początek i robimy wyścig jeszcze przez miasto, jak to typowy Need for Speed. Mam jedną gwiazdkę popularności. A wujek, jak to tak typowo. Przetrąciłeś mi samochód. A nie, to wcześniej, za uderzeniem bokiem tych pracowników. Chyba słupków. Ale nie gniewają się. Nie gniewają się raczej. Tych słupków, co ty mówisz? Co to, że nie ma deszczu, jak byłby deszcz, to byłoby łatwiej pewnie. Co ty w ogóle jedziesz? Pomóż mi, dzięki. Dobra, ja już tutaj zaznaczę na mapie, gdzie myślę, że możemy zrobić wyścig. I proponuję, żeby się sama z tego podnieść. Wyjątkowo wyścig gdzieś indziej niż zwykle, do bogatej dzielnicy. I tam będzie bardzo ładny ten, jak to się nazywa, do piruecików. Do bogatej dzielnicy. Tak. Dobra. A wujek odbierze? Wujek odbiera, dobra. Wsiądę, zaznaczę ci. Panowie policjanci przyjechali. Oznaczone, dobra, dobra. Mogę wsiąść do ciebie, Ren? Ej, to jest trochę podejrzane, co nie robię. Zaraz będzie jakieś wymuszenie, stary. Czekaj, wsiądę. Zapraszam. Okej, dobra. Zaznaczyłeś? Czekaj, teraz tu, teraz wsiądę, ja teraz tu wsiądę. Nie, spokojnie. Dobra, musisz, możecie jechać jak chcecie, słuchajcie, w razie czego. Na ja ry. Ja 3, 4. Przywróć okay. Oszelkę, bo ona odjedzie. No właśnie, spokojnie, ona się rozbije na pierwszym lepszym się samochodzie co? Albo coś. Na pierwszym llepszym aucie się rozbije, to ja to czuję. Oszella, skręcaj. No bez jej, co za typ? Co za normalnie upośledzony błąd? Rozbije na pierwszym lepszym, co? No właśnie, ja się rozbiłem na pierwszym lepszym, ale spokojnie, jeszcze mamy kawałek drogi. Wypatruję Joszelka. Mamy 4 km na wyścig. Więc wszystko się może zmienić. Pamiętajcie, że to jest Need for Speed, możecie jechać skrótami, jakbyście chcieli. No i gdzie mnie wyprzedzasz, ty, bo chyba chcesz opony mieć tam przebite. Ja mam kuloodporne, stać mnie. Nie, nie masz. Co, srać mnie? Co ty gadasz? No? Ej, Paweł. Przyjemny owszem, pogadamy potem. Dobra, spokojnie, to przez te pączki pewnie. A pączki miały duże znaczenie, no. Ej, no bez jaj, weźcie poczekajcie na mnie. No, czekolada się rozpłynęła. Jak to mówią, jak to tam mówią, wait for me, I've got little legs. Czyli poczekajcie na mnie, mam krótkie nóżki. Zdrowałeś, okej? Dobra, fajnie. Nie! Dobra, pompuję, cisnę na maksa. Robię to po Porsche. Wow, jak na milimetry poszło. Dlatego nie lubię Porsche, zawsze się pojawia... No nie, kto zostawił te Porsche tutaj? No, to białe takie? Tak, te białe takie! No, też o nie zahaczyłem. No i czemu je zostawiłeś na samym boku? Nie wiem. Bokiem stało i kolejne Porsche tu jest. Nie miałem czasu przestawić, stary, bo jest wyścig, wiesz? Jest wyścig i... Padłem same Porsche teraz jeżdżą! Same Porsche. W poślizg. Ach. Dla rodziny. Joszelka tym nosaczem w ogóle wygra z nami jeszcze. Nie, nie tym wygra. Nosaczem, no. No Boże! No Boże! O, dzięki, Ren. Nie rozumiem. Ale nie rozumiem, dla rodziny. No co za typ! Co za robicie? No i same boty nam wyjeżdżają. Wszędzie bot wyjeżdża. Ty... Karma! Ej, to jest normalnie jak w tym, jakbyśmy robili jakąś misję. To jest normalnie, jakbyśmy robili misję, to jest oskryptowane normalnie. Dokładnie, tylko Joszelka nie ma problemu. To jest żenujące. Tak jak mówię, bo ma duży nos w aucie. Pozwala Ren, jej... muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Jesteśmy Team Pikachu, pamiętaj. Remember about this. Chyba się trochę zgubiłem. Znowu jakieś białe Porsche. Dobra, dojeżdżamy. Tak, dojeżdżacie, no to super. Prawdopodobnie. Wiedziałem. No ja też to wiedziałem. Wiedziałem, że tak to się skończy po prostu. Ja tego tak nie zostawię. Dobrze, że uniknąłem tego przypadku. Ja cię normalnie typie. Jest. A to Ren, to nie. A, dobra, a to Ren, to nie chcesz? Nie, my jesteśmy nie, Team Pikachu. Dobra, ja tutaj zostawię bramę, żeby nie mogła wyjść. O, proszę bardzo. No Boże, poważnie, znowu? Co tu ma być? Zostawiłeś to? Co zostawiłeś? Tak, nie będziemy rozmawiać. Zostawiłeś? Te auto zostawiłeś na gazie włączonym. No nie, no Joszelka tu leży, no bez jaj. Joszelka, tutaj twoja amunicja leży z bazuki. Co nie chcesz? Znowu białe Porsche, będę miał przycisk. Co mi strzelasz w auta?
No B, ej, no co jest grane dzisiaj? Poddaję się. Co się poddajesz? Dawaj ją tutaj, dawaj ją tutaj. Masz to. Jest, dostała chyba. Dostała? O, pieniążki tam leżą. O, nie, policja ją dobiła, zabierając mi fragę. Pieniążek, stój pan policjant, dobrze. Nie, no nic, nie tyle, nieprawda, ja kłamczysz. Żadne dziękuję, nie ma dziękowania. Następnego. Nie ma następnego, to jeszcze nie koń... A, to rent jest, no dobra. A, to ty, dobra. Ej, spoko, nie, luz! No, bez ja. I tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, pan. Pa. Przepraszam, to był odruch bezwarunkowy. Sam jesteś bezwarunkowy odruch, no.